Jan Englert po latach wyznał prawdę w sprawie swojego pierwszego małżeństwa. Niewielu wiedziało. Jan Englert, 81 litrów, i Beata Ścibakówna, 56 litrów, od ponad ćwierć wieku tworzą zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Ich związek wzbudzał spore kontrowersje głównie za sprawą dzielącej ich różnicy wieku. Zakochani udowodnili jednak, że nic nie jest w stanie stanąć na drodze prawdziwej miłości. Aktor wcześniej przez ponad 3 dekady był mężem innej gwiazdy, Barbary Sołtysik. W jednym z ostatnich wywiadów nieoczekiwanie wrócił do tematu swojego pierwszego małżeństwa. Oto, co zdradził. Jan Englert i Beata Ścibakówna doczekali się razem córki. Kiedy w 1998 roku Jan Englert poślubił młodszą o 25 lat byłą studentkę, Beatę Ścibakównę, w mediach zawrzało. Wiele osób zwracało uwagę na dzielącą ich różnicę wieku. Englert miał już za sobą jedno nieudane małżeństwo z gwiazdą polskiego kina, Barbarą Sołtysik. Różnica wieku nie była jednak żadną przeszkodą dla miłości, która połączyła uwielbianych aktorów. Beata Ścibakówna i Jan Englert świętują w tym roku 26. rocznicę ślubu i wciąż udowadniają, że łączy ich prawdziwe uczucie. Owocem ich związku jest ukochana córka, Helena Englert, która smykałkę do aktorstwa odziedziczyła w genach. 24-latka robi wszystko, co może, by udowodnić światu, że sławne nazwisko nie wystarczy do zrobienia kariery. Aktorka mimo młodego wieku ma na swoim koncie rolę w popularnych produkcjach. Można ją było zobaczyć m.in. w Barwach Szczęścia, Diagnozie, Znakach czy Bring Back Alice, gdzie wcieliła się w główną rolę. Jan Englert szczerze o pierwszym małżeństwie. Helena to jednak nie jedyne dziecko legendarnego aktora. Jan Englert doczekał się także trójki pociech z małżeństwa z Barbarą Sołtysik. W trakcie ich związku na plan przyszli Katarzyna, Małgorzata i Tomasz. Englert i Sołtysik uchodzili za zgodne małżeństwo. Konsekwentnie stronili od skandali oraz ujawniania szczegółów ze swojego życia w mediach. Nic więc dziwnego, że wieści o ich rozwodzie po trwającym 33 lata związku były dla wielu sporym zaskoczeniem. Okazuje się, że relacja trwała tak długo z konkretnego powodu. Jan Englert nieoczekiwanie wyjawił prawdę o swoim pierwszym małżeństwie. Umówiliśmy się z żoną, że nie rozstaniemy się, dopóki dzieci nie będą dorosłe. I tak się stało. Nie przeszkodziło to wszystkim mediom pisać, że zostawił żonę z trojgiem dzieci. Moje dzieci miały już wtedy 20 lat, więc nie były dziećmi, wyznał Jan Englert w niedawnej rozmowie z Marcinem Prokopem.